Wykonamy bardzo prostego ząkerka. Syntetyczny ząker przywiązuje jako ogonek, w tym wypadku nie stosuje dodatkowo żywicy, tylko daje taki właśnie już gotowy ząkerek na materiale. Ten materiał na końcu dobrze jest przyciąć sobie w taki trójkącik, żeby muszka łagodnie, fajnie kończyła się, żeby ten ogonek był ładny. Drugi taki sam kawałek ząkerka przywiązuje do koło ogonka materiałem do góry, i teraz będę go owijał do koła trzonka haka, tworząc tułów muchy. Sierść po każdym zwoju dobrze jest troszeczkę przeczesać. Końcówkę obcinamy, i całość wypadałoby przeczesać. Można to zrobić takim ostrym narzędziem, tak jak ja tutaj, albo grzebykiem, żeby ta sierść ładnie się ułożyła. Z przodu przywiązuję fluo taki czartrus zonker. I znowu dwa, trzy zwoje. Ten czarcus prowadzi nam tutaj taką kolory, koloryt, bardzo ładny koloryt. Też go trzeba troszeczkę przeczesać. W zasadzie po zrobieniu węzła końcowego, yy, oczywiście na główkę, po odcięciu nitki, dobrze jest yy, nałożyć troszeczkę kleju, żeby ta muszka była mocna i wytrzymała. I właściwie można by już było na tą muszkę łowić. Jest to już łowna mucha. A można dodatkowo dodać oczy i brudkę.